To druga część siódmego etapu budowy kampera ze sprintera terenowego. Dzisiaj zajmuję się umiejscawianiem, czyli robieniem dziur pod wlew wody, wlew paliwa, kratkę wywietrzającą do lodówki, kratkę wywietrzającą do przestrzeni mieszkalnej z jednej strony, z drugiej strony. Komin od trumy to nie dzisiaj i jeszcze wlew gazu to też nie dzisiaj, no ale przynajmniej większość rzeczy, które wymagają wiercenia w dziur w karoserii, no chcę zrobić dzisiaj. Niestety nie mam tak dużej otwornicy, bo tu potrzeba zrobić otwór 85 mm, ja mam 32 maksymalnie, więc nic nie wymyślimy, trzeba będzie no inną metodą to zrobić po prostu. Na początek będę musiał wyznaczyć w ogóle okrąg, narysować go tutaj. No i potem małym wiertełkiem dookoła objechać i obszlifować, wypróć to i tak dalej. Tak samo z wlewem paliwa, który będzie no, pewnie gdzieś tu będzie. Taka robota mrówcza. To jeszcze podszlifować. Zakonserwować, no oczywiście nawalić to jest Sika Flexu, to wkręcić. Otwór zakonserwowany. Farba szybko schnie, zaraz będę kontynuował montaż tego wlewu wody. Ale w międzyczasie wezmę się za montaż, znaczy znalezienie otworu. Miejsce, o miejsce, to jest najważniejsze. To jest uszczelka dla wywiecznika od lodówki, bo z tyłu jest lodówka. Udało się kupić czarne wywieczniki. Muszę sprawdzić, jak to jest od tamtej strony, czy nie za wysoko, czy nie za nisko. Gdzieś to tu musi być. To jest miejsce przeznaczone na lodówkę. Tam w rogu, tu jest wlew wody, odpowietrzenie zbiornika do wody. Takim to kolankiem trzeba będzie to połączyć. Natomiast tu gdzieś potrzebna jest kratka wentylacyjna, czyli wyciąg powietrza z lodówki. No, chciałbym ją umieścić gdzieś tu. Tu porobiłem takie próbne mini odwierty, bo tu jest no, wzmocnienie. No, ja go nie mogę ciąć, nie mogę nic tam z nim robić. Natomiast i tutaj też w tym pionie idzie wzmocnienie. No a tutaj już idzie, no ten poziom to już jest no górna część, powiedzmy sobie, łóżka, przestrzeni mieszkalnej. I muszę się z tym zmieścić. I chyba się uda. Po prostu na milimetry się uda. Czyli trzeba będzie maksymalnie przesunąć to do tego wzmocnienia i maksymalnie w dół do tego dolnego wzmocnienia. Na wiercę kilkanaście otworów, dużym wiertłem, tam powiedzmy dziesiątką. Nie będę wiercił jednego dużego otworu, tylko właśnie kilkanaście takich otworów wiertłem to powiercę. Czyli po prostu wezmę, z tej strony wytnę prostokącik, no oczywiście tam muszę też to, tam jest ocieplenie, muszę je w jakiś sposób umocować, żeby ono nie spadało mi, nie zablokowało tej kratki wentylacyjnej. Natomiast w samej blasze karoserii zrobię tylko otwory wiertłem, dużym wiertłem. Mam taką małą przestrzeń niestety na tym przetłoczeniu. No ale nie można inaczej. Ta kratka będzie na tym przetłoczeniu, więc trzeba tu będzie trochę nawalić tego Sikaflexu, tak jak tutaj przy tym oknie. No trudno. Teraz nawiercę trochę otworów, żeby no tam wentylację zapewnić.
Otwory nawiercone, wentylacja zapewniona. Tak, będę wkładał już wlew wody. Tylko muszę go najpierw podłączyć, a potem nie będę miał tam wejścia. Oprócz samego wlewu trzeba jeszcze podłączyć odpowietrzenie zbiornika. Okej. Okej. No. Pewnie za dużo nawaliłem tego. Klucze do nowego mieszkania dla wody. Robimy kolejny wywiecznik. Tam wlew od paliwa jest zakonserwowana blacha, więc musi to wyschnąć. W międzyczasie zrobię kolejny wywiecznik. I chcę go przymocować właśnie o gdzieś w tym miejscu. W drzwiach przesuwanych też będę zaraz montował. Będzie zasys powietrza, a tu będzie wylot powietrza. Żeby ta konwekcja jakoś tam następowała. No i wreszcie pod koniec dnia, wieczorem mamy już gotowe i wywieczniki, wszystkie trzy. Wlewy wody, paliwa. Tutaj u góry będzie jeszcze wlew gazu, a tutaj poniżej będzie komin od trumy. Tutaj będzie zasys powietrza, tego jest nisko. Kratka od środka. Wlewy wody już podłączone. Tutaj ta kratka, jeszcze nie będę jej montował, bo ona musi być tuż pod powierzchnią tego tutaj przykrycia. Więc jak będzie przykrycie, w ten czas dokładnie już ją zamontuję. Podłączony też jest zbiornik z paliwem. Tutaj będzie też butla gazowa w tym rogu. Dlatego też wlew gazu będzie tutaj powyżej. Tutaj też będą szły rury nadmuchu od pieca, także no, ta przestrzeń będzie tak zagospodarowana w sposób no, taki industrialny. Będzie, no może tutaj jeszcze taką zrobię taki dekielek, żeby była taka mały schowek powyżej tej plątaniny rur i od gazu, od wody, od ciepłej, zimnej, od paliwa, no od gazu i nadmuchu i tak dalej. Przyszła pora na przymierzenie lodówki, czy ona tu w ogóle wejdzie? To jest pytanie. Lodówka jest tej wielkości. Tak myślałem, że trzeba będzie odkręcić jedno mocowanie. Ale najważniejsze, że wchodzi. Tak, mija się w ogóle z rurą, także nie ma z tym problemu. Rurą wlewu wody, to najważniejsze. Tam trzeba ją przymocować. Tak się będzie otwierała. I z przodu ją trzeba przymocować, żeby to nie wfruwało na wszystkie strony. Sam z tyłu jest ten cały kompresor. Zasys powietrza jest z tej strony, wylot powietrza będzie z tej strony. Proces nad pokrywaniem tego łóżko w przestrzeni bawialnej trwają. Już są gotowe klapki. Można powiedzieć, że prace się posuwają naprzód. Także tu lodówka, pod spodem piec, tutaj butla z gazem, tutaj kolejny schowek, o, dwa schowki, tu większy. I to jest taka jakby idea tego, że ta cała przestrzeń jest jednocześnie łóżkiem, jest wielofunkcyjna, jest łóżkiem i przestrzenią, w której odbywa się całe życie dzienne. Właśnie w takiej pozycji, jak ja teraz siedzę. No taka jest moja idea. Ja wiem, że tak się nie robi, że inni tak nie robią, ale
Normalnie się robi tak, że się robi stoły, fotele, te stoły z fotelami są składane na czas nocy, można wtedy łóżko rozłożyć, można w przestrzeni, można oczywiście łóżko osobno zaprojektować, które służy tylko w nocy, a w dzień zajmuje przestrzeń. Natomiast no moja idea jest inna, taka jak zrobiłem w Toyocie, że jest jedna przestrzeń. Przestrzeń jest jednoizbowa, jest tylko jedna i jest wielofunkcyjna, czyli coś, co jest jednocześnie łóżkiem, jest też przestrzenią no taką dzienną, w której się spędza czas. Nie? No oczywiście nie można sobie usiąść tak jak na fotelu, ale akurat tak się składa, że mi to nie jest potrzebne. Dla mnie siedzenie w fotelu nie jest do końca wygodne. Ja wolę tak jak teraz. Można się położyć, można sobie posiedzieć. No i ta przestrzeń jest duża. Nie jest ograniczona, nie jest przecięta, na przykład tu w połowie, żeby tam było łóżko, a tutaj była, nie wiem, prysznic, kuchnia, a tam dalej można obrócić fotele i jest przestrzeń do siedzenia, przestrzeń dzienna, nie? Ja tak tego nie podzieliłem, bo tak nie chcę. Ja chcę mieć jedną dużą przestrzeń, w której mogę się czuć swobodnie. Można siedzieć tu, jedna osoba może coś tam robić, druga może sobie usiąść tu, bo tam jest ten prysznic, ale ten prysznic też będzie zamieniany na fotel, nie? Także tam będzie taki jeden fotel na stałe, ale o tym później. Teraz trzeba zrobić to całe pokrycie tej łóżka, oczywiście tu będzie gąbka i jeszcze nie znalazłem takiej twardej gąbki, muszę się troszkę doktoryzować z tematu gąbek, no i to będzie otapicerowane. Będzie jedna szafeczka, tu nad oknem będzie druga szafeczka, więcej szafek nie będzie. Stół już jest gotowy, kuchenny. Kran taki domowy, nie kran chowany, tak jak jest w kamperach, tylko niezwykły kran domowy. Tu akurat będą dwie garderoby dla dwóch osób. To trzeba oczywiście przeciąć tak, żeby to były te dwie części otwierane. Łóżko prawie gotowe. No oczywiście trzeba otapicerować wszystko, no, ale wszystko już jest, konstrukcja jest gotowa, już jest wszystko poprzykręcane. A teraz walczę z fotelem. Tutaj jest prysznic, znaczy brodzik. No nie byłbym sobą, gdybym tą przestrzeń zrobił jednofunkcyjną, tylko jako prysznic. Trzeba tu tą przestrzeń jakoś wykorzystać też, żeby była użytkowana przez cały dzień, a nie tylko przez tam 5-10 minut wieczorem. Więc robię tutaj taki fotel. On się będzie składał, będzie oparty na takich suwnicach, znaczy kątownikach, nie suwnicach. Z jednej i z drugiej strony będą. Na tym będzie można siadać, a w trakcie, jeszcze jak się będzie chciało brać prysznic wieczorem, to się go będzie brało do góry. On będzie na zawiasach, no i będzie się go przyczepiało no gdzieś tutaj na górze. Jeszcze nie mam pomysłu, jak zrealizować to całe przyczepianie, no ale coś będę musiał wymyślić. Dzień, kontynuuję robienie fotela. Aluminium i drewno, to jest najnowszy styl przecież, nie? Najnowszy od czasów Bauhausu. Tak. Takie wzmocnienia zrobię, żeby to się nie uginało. I teraz to tylko trzeba przykręcać raz przy razie. Utrudniają robotę. Nie od tej strony. Nie mam też wkrętarki prawdziwej, tylko taką dorabianą, kombinowaną. Dobrze, ale jakoś ta robota idzie. Tą wiertareczką przez ostatnie kilkanaście, może prawie 20 lat, 21 lat, zbudowałem kilka kamperów.
była najtańsza w ofercie w sklepie. Taka bez nazwy, chińska jakaś. I działa. Fotelik prawie gotowy. Jeszcze mocowania trzeba jeszcze odpowiednie tutaj dopasować. To jest oparcie. Dobrze, oparcie, oparcie, ale tutaj jeszcze będzie taka mała półeczka. Zaraz. Bo mi się już zaklinowała. O. Bo to wszystko spasowane. O, tak. Tylko jest oczywiście nie tak. Aha, już widzę, że tu nie pasuje. Krawędź inna, tu inna. Czyli trzeba będzie poprawić. Półka prawie gotowa. To trzeba będzie jeszcze wzmocnić. Jak to mniej więcej działa. Tu wykroiłem takie dwa sporniki. Nie mogę bezpośrednio przykręcić tutaj bezpośrednio pod półką, ponieważ tu nie ma blachy. Tam jest tylko ocieplenie. No i to plastik. Natomiast tu poniżej idzie wzmocnienie. I to stąd takie, o właśnie, sporniki dwa. Na których to się będzie. Sporniki przykręcę do wzmocnienia, a półeczkę do sporników. I takie dwa sporniki tu muszą się znaleźć. I wtedy zawiasy. No i fotel będzie gotowy. Nie? Tak, tu będzie trzeba jakieś wymyśleć mocowanie, takie pewnie do tej burty. Tylko jeszcze jest, tu będzie tapicerka na tym fotelu, więc to będzie miało swoją grubość. Czyli tak, teraz jest w pozycji prysznica, kotarka dookoła, można się prysznicować. A jak nie ma prysznica, to jeszcze to wymaga pewnego dopracowania. O, do szlifowania. No to robimy sobie fotelik. I siadamy. Prawdziwy fotel. No, ta pisarka będzie, no to się będzie zagłówek być. Nie, zagłówek to no, by się może i przydał. Tylko że tu będzie mapa Europy, więc tutaj żadnych dodatkowych odbojów dla głowy nie będę mocował. Jeszcze raz, otwieram tak. O. To jeszcze niestety trzeba doszlifować. I tutaj, żeby się nie składało, bo to się składa, nie? Bo to ma tendencję do składania. Więc tu w tym miejscu taki bolec ustalający, taka zasuwka taka z zapadką. I to będzie się trzymało w ten czas, nawet podczas jazdy będzie można otworzyć sobie. Nie wiem po co. Tu można powiesić na przykład mokrą kurtkę ociekającą z wody do prysznicy. Można. Tak, łóżko gotowe, fotel gotowy, no tapicerkę trzeba jeszcze zrobić, ale ciągle nie, no, nie wiem jaką gąbkę kupić, żeby była twarda. Może dzisiaj podjadę do tapicera, zapytam jaką gąbkę należy kupić, żeby była nie za miękka, bo za twardych gąbek się chyba nawet nie produkuje. To może dzisiaj jeszcze się wezmę za podłogę w takim razie, to ocieplenie podłogi. Sklejka na to, no i trzeba będzie jakąś wykładzinę, nie wiem, może jutro podjadę do miasteczka, tam jest jakiś mrówka czy coś, może będą mieli jakąś wykładzinę taką podłogową, ładną. Tak, prysznic gotowy, więc biorę się za szafki, tutaj będzie szafka taka przy suficie. Nad kuchnią, tam za plecami moimi też będzie druga, ale najpierw robię tą szafkę, robię taki wykrojnik, szablończyk, żeby to wszystko ładnie spasować. Wykroiłem sobie takie coś i ta szafka będzie się tak ciągnęła mniej więcej dotąd, tu będzie głośnik dalej. I tu też będzie jeden głośnik na tej przestrzeni. Tak, no mniej więcej to dobrze wygląda. Wczoraj był u mnie kolega, który no już buduje, chyba zbudował właśnie trzeciego już kampera sobie tam, tylko on to bardziej tak luksusowo buduje.
No tak jak się buduje, tak jak się powinno budować. No i kolega Przemek tam miał dużo problemów, bo to on to sam sobie tam wymyśla, zaprojektowuje, no ale jacyś tam, jakiś tam inny kolega, nasz wspólny, to mu buduje. No i tam raz, że to wszystko jest przeważone, a dwa, że tam tu niedoróbka, tam niedoróbka. No jak sam nie zrobisz, to potem tak to wychodzi. No ale właśnie rozmawialiśmy o tym, bo też tutaj oglądał, jak ja tutaj to buduję. Rozmawialiśmy o tym, że to są jakby zupełnie inne kierunki budowy takich domów na kołach. Trend światowy teraz obowiązujący jest taki, że no te kampery głównie buduje się dla ludzi, którzy spędzają tam jakiś czas. 2 tygodnie, no 3 tygodnie to już jest dużo. Wakacje spędzają. I oni jakby chcą przenieść realia i komfort życia domowego do samochodu, oczywiście w mniejszej skali. Więc to się robi bardzo tak, no w porównaniu do tego, co ja tu buduję, to bardzo luksusowo. To wszystko musi być bardzo, bardzo ładne. Takie na połysk. No ja tak nie buduję. Ja nie mam takich potrzeb. U mnie w domu nawet też tak nie jest. W domu takim jakby zbudowanym. Nie wiem, po prostu tego nie potrzebuję. Mi się wydaje, że prostota jest lepsza. To, że to jest tańsze, że to jest lżejsze, to też jest istotne dla budowy w samochodzie. To już jest też dodatek, jakby plus dodatkowy. Natomiast po prostu mi to nie jest potrzebne, żeby takie luksusowe, super rzeczy robić. Już nie mówię o tym, że tu jest zupełnie inna zabudowa, bo ludzie normalnie nie egzystują w takiej pozycji. Nie będą tak spędzać czasu wolnego, nie? W living roomie, nie? Popijając drinki, czy jedząc coś tam. Czytając książkę, czy słuchając muzyki. Nie będą w ten sposób siedzieć. A dla mnie to jest bardziej naturalne. No. Od bardzo dawna już, od ponad 20 lat. Tak wolę. No oczywiście może to być jakiś snobizowanie się na Indie, które są dla mnie od 26 lat takim dość znaczącym ośrodkiem kulturalnym. Dlatego może to jest takie snobizowanie się na ten styl indyjski. Może. Może tak, ale dla mnie to już jest takie bardziej naturalne. Dlatego to tak zrobiłem, taką zabudowę. To nie jest normalne, nikt w ten sposób nie buduje. O ile w Toyocie to jeszcze miało jakiś sens, bo to jest mały samochód i tam trudno zmieścić fotel, te stoł składany, który jak go złożysz, to zrobisz łóżko i codziennie musisz go składać. Na przykład spinterze, bo tak się robi. Czyli tutaj jest to łóżko, ludzie często śpią w poprzek, więc robią takie wytłoczki, że ten samochód poszerzają, żeby się zmieścić. To łóżko jest takie, powiedzmy, 120, 130 cm, 140 to już jest dużo. Ludzie zgnieceni się śpią za sobą, tylko po to, żeby tu, gdzie ja teraz siedzę, zrobić łazienkę. Tu. Ta łazienka jest używana 2 razy dziennie, ale cały czas jest, cały czas zagradza przestrzeń. Ale jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć a propos tej prostoty budowy, takich właśnie rzeczy, jak tutaj robię. I tego, że nie ukrywam, no na przykład śrubek, nie? Tutaj te śrubki są, nie ukrywam części konstrukcji, montażu tego wszystkiego, nie? Bo normalnie to się robi pod spodem, albo to się na klej robi, albo to się na jakieś zatrzaski robi, albo śrubki są od tyłu, żeby ich nie było widać, no bo tak ma być ładnie, nie? Ale to powoduje, że to, kiedy się coś zepsuje, kiedy coś trzeba naprawić, trzeba to rozkręcić. No to trzeba zerwać ten klej, często łamiąc te listwy, czy łamiąc te jakieś tam kawałki tych mebli, potem je dorobić, odnowić, odbudować. No, jeśli powiedzmy jakaś tam wężyk, rurka pęknie, woda się wyleje, czy nie ma dojścia do czegoś, do jakiegoś elementu, który zardzewiał na przykład, no to żeby to rozebrać, to trzeba mocno zdemolować i na nowo zbudować. No tu kolega właśnie mówił, że w łazience zrobił sobie taką cały panel pionowy, w którym jest umywalka, która ta umywalka jest jakby chowana w ścianie. Nie? Tak jak kiedyś w Ameryce mieli łóżka chowane w ścianie. Nie? No, tam jest taka umywalka chowana w ścianie, tam są te węże, tam jest ten spust umywalki, tam są jeszcze jakieś inne rzeczy, szafeczki i tak dalej. Ale jeśli cokolwiek zepsuje, typu zasilanie kranu tej umywalki albo spust wody z tej umywalki. Już nie mówię o tym, że mokrą umywalkę jak się zamyka, no to ta woda jednak tam zawsze jest trochę i ścieka i gdzieś tam leci, nie wiadomo dokąd. Jeśli coś zepsuje,
to całą tą pionową ścianę, która jest wklejona na klej, bo nie można jej przykręcić, bo te śruby wystawałyby. Brzydko by to wyglądało, więc to jest na klej. Trzeba ją wyrwać. To jest plastikowe. Jak się coś zrywa, co jest wklejone na sika fleka, jest plastikiem jakimś tam cienkim, no to często się może to połamać, więc cały ten pion trzeba będzie robić od nowa, kupić go od nowa. Kable elektryczne, węże z ciepłą zimną wodą, nadmuch ciepłego powietrza, światełka, duperelki, takie tam rzeczy. Dopiero potem będę to robił. Normalnie się robi to odwrotnie. Najpierw się kładzie kable i węże, a potem je się zabudowuje meblami, żeby tych kabli i węży nie było widać. I tych nadmuchów ciepłego powietrza, żeby tego nie było widać, żeby to było ukryte. No ale co, jeśli to się zepsuje, to jak tam dojdziesz? No nie dojdziesz. No trzeba coś rozwalić, nie? Rozwalić, żeby dojść, bo tam, nie wiem, wąż się przetrze, czy rurka aluminiowa dostarczająca gaz do kuchenki na drugą stronę samochodu, bo została źle wykonana, albo ktoś nie pomyślał i ta rurka jest tam, telepie się cały czas podczas jazdy i się trze, aż się przetrze, nie? Tak samo węże gdzieś tam ciekną. Ile razy już nie słuchałem się różnych takich sytuacji, że ktoś nam powiedział, że rano się obudził i na podłodze była cała woda, która była, powinna być w zbiorniku, no wody, do którą się używa na przykład na prysznic, a ta woda wyleciała. No dlaczego wyleciała? No bo układ jest ciśnieniowy, ja takiego układu nie będę miał. No, czyli taki jak w domu, że odkręcasz kran i woda wypływa. Jest czujnik, który trzyma bada ciśnienie w tych wszystkich wężach. Jak tylko spada, no to pompa dopompowuje. Nie? No ale jak się coś przedziurawi, przetrze wieczorem, a ty pójdziesz spać i to kapie cały czas, no to pompa dopompowuje, żeby to utrzymać, to ciśnienie, bo ty zapomnisz wyłączyć tą pompę na przykład, nie? Bo wieczorem sobie walnąłeś drinka i zapomniałeś jej wyłączyć po prysznicu. Zdarza się. Bardzo często. I rano wstajesz i masz na podłodze całą te 50-100 litrów wody masz na podłodze. I teraz dojdź, w którym miejscu ten wężyk złącze jakieś kolanko, trójnik, pękł i puszcza wodę. Nie dojdziesz do wszystkich elementów. No możesz badać, jeśli będziesz miał szczęście, to będzie gdzieś w jakiejś szafce, która jest otwierana i ją widać, to złącze, ten wąż, nie, który strzelił. Ale w wielu miejscach te węże są ukryte w takich miejscach, że nie dojdziesz po prostu. Nie? Bo one zawsze na początku były położone, a potem się budowało meble. Żeby to było ładnie, żeby to było ukryte, żeby ta funkcja przesyłu wody, prądu, gazu, ciepłego powietrza, żeby była ukryta. Nie? Jeśli tak to się robi, no to potem ciężko to naprawić. Nie? Natomiast kiedy ja najpierw zbudowałem meble, a potem będę budował, potem będę wkładał tutaj kable, węże, rury nadmuchu i tak dalej, no to żeby je włożyć, no to muszę dojść, nie? A skoro je potrafię włożyć, kiedy już są gotowe meble, no to naprawić też będę je potrafił, nie? Nie ma żadnego problemu, bo one będą gdzieś tu w szafkach. Oczywiście jak się otworzy szafkę, to będzie je widać. No ale co z tego? Mnie to nie przeszkadza, no. Jakbym ich nie widział, bo byłyby ukryte, to co, bym miał lepsze samopoczucie, że ich nie widzę? Czy miałbym więcej lęku, obaw, że nie widzę, a się może zepsuło, a nie wiem, że się zepsuło, może kapie i dopiero za pół roku się dowie, że wszystko jest zgnite, bo tam cały czas przez pół roku kapało. A u mnie jak będzie kapać, no to od razu będę wiedział, bo to będzie kapało tam, gdzie mam, powiedzmy sobie, narzędzia, albo ubrania, albo no jakieś tam bagaże, nie, tam. Coś do kuchni i tak dalej. Jakby cię kapało, no to patrz, jest mokro, skąd się wzięła woda, no. Od razu będę wiedział. Ale, no jak kable na przykład będę prowadził, bo kable przejdą tu pod łóżkiem, gdzieś tam w tych bagażnikach, no ale że będzie tu będzie głośnik na przykład, tu będzie oświetlenie i tak dalej. Nie mogę się kurde odwracać, bo coś mi weszło, jak to się mówi, kręcz czy coś w szyję dzisiaj w nocy. I jak będę te kable tu na przykład prowadził, a wszystko już jest gotowe. Normalnie to się te kable wsadza tam, gdzie jest ocieplenie na przykład. Nie? Ja tego nie zrobiłem. Rozmyślnie tego nie zrobiłem. Ja je puszczę na przykład pod tą listewką, odkręcę ją, wsadzę tam cienkie kable. Nie w peszlu, bo peszel jest gruby, twardy i tak dalej. No niby jest bardziej bezpieczny, bo w peszlu jest bardziej bezpieczny. Teoretycznie oczywiście. Nie? Zależy jakim peszlu, chińskim, który się utlenia i znika. No nieważne. Albo tu na przykład puszczę je dołem i te kable pójdą właśnie po takim czymś, co będzie ta utrzymywało tą całą szafkę. No to może jest niepotrzebne, ale ja to robię właśnie, żeby to no, może jakieś urody i te kable pójdą tu po wierzchu. No i co? I co? I dzięki, przez to będę wiedział, że te kable są i każdy gość, który tu wejdzie, wiesz, ja nie robię dla gości, tylko dla siebie, będę wiedział, że są te kable. A gdybym je ukrył, to bym się lepiej czuł. Miałbym bardziej komfortowe mieszkanie, gdyby kable były ukryte? Nie wiem.
No, ale tych dywagacji może jest za dużo. Zawsze jak się spotykamy z kolegami przy ognisku czy przy drinku, to rozmawiamy o wyższości takiego budowy kampera, takiego budowy. Może lepszy samochód, może inaczej inne materiały. Element gotowy. Można go przymocować. O! Już jest nawet głośnik zamontowany. Tutaj idzie wzmocnienie metalowe, do tego można przykręcić. Do góry nie ma nic. Na dole, znaczy na dole można do łóżka przykręcić. Szafka prawie gotowa. No oczywiście nie ma zamknięcia jeszcze, ale to muszę zamówić, tak jak mówiłem, D-Bond. Pomalowane na czarno i to będzie taka, no, zamykadło takie. Półeczki są już z jednej, z drugiej strony, zasłonięty też jest głośnik. No i teraz tylny głośnik. Już wyciąłem pod niego, nie montuję go na razie, bo muszę doprowadzić tu kable. I jak to zamontuję razem z głośnikiem, to potem nie dojdę do kabli. Już zrobiłem jedno wzmocnienie. Tu jest oczywiście druga jakby strona tej całej szafki. No i po prostu przytykam i ma pasować. No nie, oczywiście nie pasuje od pierwszego włożenia, bo ja już tutaj zrobiłem ileś prób. Kamerę włączyłem w momencie, kiedy robię ostatnią próbę. Generalną próbę. Oczywiście jak zwykle brakuje trzeciej ręki. W ogóle człowiek powinien być wyposażony w więcej rąk niż tylko dwie. Nie wiem, kto to wymyślił, żeby człowiek miał tylko dwie ręce. Jakby miał więcej rąk. Nie musiałby wymyśleć różnego rodzaju urządzeń, które go wspomagają, człowieka znaczy się. Teraz musi trafić idealnie. I tu jeszcze będzie taka półeczka w tym miejscu. Ona ma dwie funkcje. No, oczywiście zawsze można tu postawić jakiś kubek. Kawę nie pijam, więc kubek z herbatą. A druga funkcja jest taka, że tu jest ostry kant, w którym już się zdążyłem walnąć. Także pierwsze uderzenie było w głowę. A jak będzie ta półka, która będzie tak ładnie, taki owal będzie tu zrobiony, no to zawsze to troszeczkę będzie chroniło. No niestety, kiedy się robi kampera w busie, no to trzeba się liczyć z tym, że te ściany im wyżej, tym bardziej się zaokrąglają. Przez to takie szafki na dole jest szeroko, ale u góry jest wąsko. Nie? Dlatego one muszą mocno odchodzić na zewnątrz. No, w zasadzie mogłem 2 cm troszkę to jeszcze skrócić, żeby mniej wystawało, no ale można malować. Jutro druga strona tam będzie trochę mniejsza, ta półka mniejsza, więc będzie mniej roboty. Szafka po tej stronie już jest pomalowana, prawie gotowa, tylko zamknięcie dorobić, głośnik zamontować, ale to jak będzie już elektryka kładziona. No i tutaj już dzięki zrobieniu najpierw szablonu z papieru wykroiłem taki kij do hokeja na trawie. I to będzie następna, druga i ostatnia szafka przy suficie. I to mniej więcej tak trzeba przymocować. O, tak. I ta szafka się będzie ciągnęła w tą stronę. A głośnik będzie z tej strony. No i też tu będą wchodziły kable z solarów. Bo tu będą regulatory, a tu na dole są akumulatory, więc ta elektryka tu będzie się głównie skupiała. Szafka już prawie gotowa, teraz będę tutaj ostatnią konstrukcję kuchni wkładał. Nie powiem, że pasuje do pierwszego włożenia, bo tutaj było kilka przymiarek już. O, tak i tak. No i tutaj już wiem, że trzeba spiłować. Nie przesuwałbym tego, o, w ten sposób. Tak, to będzie jednocześnie podpórka dla tej szafki, także można tutaj jakieś cięższe rzeczy wkładać. No, tu jeszcze taką małą półeczkę zrobię, komórkę położyć, książkę. Ale kto dzisiaj czyta książki? No właśnie. No i będę mógł dzisiaj zamówić te zamknięcia z D-Bondu, bo już wiem, jakie są wymiary. Jak przyjdzie, to się to wszystko zmontuje i to będzie koniec prac stolarskich. Wreszcie. Wtedy tylko już tapicerka i koniec konstrukcyjnych prac. Wtedy będzie można już montować elektrykę, hydraulikę i tak dalej.
Tak, to jest ostatni etap robienia mebli w murzynie, czyli w tym sprinterze. O. Szafki już prawie gotowe. Konstrukcja łóżka też, w zasadzie już prace stolarskie skończone. No i biorę się za tapicerkę. Już tu częściowo już ją zrobiłem. Tak jak widać, stosuję matę kokosową 2 cm grubości podwójnie. Czyli wychodzi 4 cm grubości tej maty kokosowej. I to wszystko pokrywam kordurą. Tak jak tutaj widać. Czarną kordurą, taką jaką stosowałem do zbudowania tej grodzi pomiędzy kabiną kierowcy a tą przestrzenią mieszkalną. Długo czekałem długo podejmowałem decyzję, co zastosować na jaką tapicerkę, żeby to było miękko oczywiście, nie? Miękko. To co dla mnie jest miękko, to dla innych jest twardo. Ale ja lubię jak jest twardo, od kilkudziesięciu lat w zasadzie śpię prawie że na desce i w Toyocie też egzystuje na takim, tam jest nawet bardziej twardo, tam właśnie chcę zmienić na więcej tej maty kokosowej. Najpierw chciałem tutaj zastosować gąbkę, piankę, nie wiem jaka jest poprawna nazwa tapicerska. Cydr przy takiej upalnej sobocie się należy, na robocie. Ja jestem sam sobie szefem i pracownikiem, więc nikt mi nie sprawdzi, że pracuję po pijanemu. Więc nie znalazłem takiej pianki, która by była tak twarda, żebym nie miała więcej niż 4 cm grubości, ale po tym jak ja na niej usiądę, że ona się nie zginiecie do zera. Takiej pianki tapicerskiej, no dopytywałem się u różnych tapicerów, byłem na przeszkoleniu takim znajomych tapicerów i oni mi powiedzieli, że takiej pianki się nie stosuje. Minimum 6 cm musi być, minimum 6 cm, żeby właśnie usiąść i nie zgnieść tej pianki do zera. A ja maksymalnie mogę mieć 4, no bo tu są, tak jak wiecie, te otwierane luki bagażowe. A jak się otwiera, to ta grubość tutaj zaczyna przeszkadzać. Nie? Także maksymalnie może być 4 cm. Tak to przewidziałem i te 4 cm tutaj doskonale pasują. Dlatego wróciłem do starej metody, którą już stosowałem w jednej Toyocie, w drugiej Toyocie i w poprzednim Volkswagenie, takim terenowym. Że mata kokosowa. Mata kokosowa teoretycznie jest tam zdrowsza niż pianka, no ale to tam nie wiadomo komu wierzyć. No i jest twarda. No i no przynajmniej te 5-6 lat wytrzyma, zanim się ugniecie i będzie do wymiany. Zakupiłem odpowiednie podkładki. Ja już stosowałem w poprzednich pracach tapicerskich w takich samochodach. Po prostu to są podkładki do przybijania papy na dachach, no, tak zwane pod gwoździe papiaki. Teraz ciężko to dostać, bo kiedyś to sprzedawali, a teraz nie wszędzie to jest, nie? Nawet jakiś nowy wzór jest taki. No dobra, niech sobie będzie nowy wzór. Także miejscami posiłkuję się tym, że to przykręcam tu z góry, co nie jest dobre, bo jak się potem chodzi na czworakach po tej przestrzeni, no to można trafić kolanem na taki wkręt i to nie jest przyjemne, ale posiłkuję się również zszywkami, także z jednej strony to mocowanie jest jakby ukryte, czasami też w niektórych miejscach stosuję klej, także prace tapicerskie hybrydowe, trzy metody przymocowywania tej tapicerki, bo każdy taki kawałeczek, każdy jeden musi być osobno otapicerowany. Każdy jeden taki kawałek.
Robota idzie powoli, no to żmudna praca. Najbardziej dołujące jest to, że naprawdę no nie kupiłem tych wkrętów. Także a dzisiaj sobota, jutro już też nie kupię. Dzisiaj musiałbym jechać kilkadziesiąt kilometrów do dużego miasta, żeby kupić. Kończę już tapicerowanie wszystkiego. Łóżka. No i tutaj mam też fotel. Wymontowałem to z samochodu. Ponieważ też chciałem troszkę dopracować tą krawędź, bo tam przy otwieraniu, no widzieliście, się to haczyło, więc troszkę to zmniejszyłem o 3 mm, teraz będzie lekko to chodziło. No i jak już to odkręciłem, to mówię, zrobię sobie tapicerkę na tym fotelu tutaj w garażu, będzie mi łatwiej. Znalazłem stary fotel, chyba z Fiata jakiegoś, kiedyś kupiłem tam. Dawne czasy, jakieś 20 lat temu, myślałem, że będę budował ciężarówkę do wożenia ludzi w nieznane tereny Azji. Ale ze mnie taki biznes na skozie dupy trąbka i nie rozcieliłem tego w życiu, ale foteli kilka zostało. No i wyciągnąłem siedzisko z tego fotela, czyli taką piankę lateksową. Taką bym chciał otapicerować całe swoje łóżko, ale to jest bardzo droga pianka. I ona się nie zgniata do końca, jak się usiądzie. O, tak. Jest twarda. Ja ją troszkę obrobiłem od dołu i też od góry ściąłem te takie, no taka kołyska jakby była, no to wyprofilowanie fotela, żeby nie wyjeżdżać na zakrętach. Ja to ściąłem, ponieważ jak będę to obkładał, już przygotowane mam kordurą, no to tu była taka dolina. No może mógłbym to oczywiście przykleić, tak jakby oryginalnie przykleić, ale musiałbym mieć specjalny klej, kombinowanie, cudowanie. No przecież taka kołyska nie jest mi potrzebna do niczego, więc to wyprofilowałem. No i z takich tutaj elementów, już to przygotowałem, jak Adam Słodowy, wszystko już jest gotowe, to oczywiście najwięcej czasu zajmuje to przygotowywanie. A wy to już oglądacie na gotowo. Z takich to elementów, klocków takich, bo to jest też tak wyprofilowane tutaj, wycięty, tu był stelaż tego, metalowy stelaż tego fotela. Więc żeby nie było pustych przestrzeni, bo to by się zaginało, wsadziłem tutaj właśnie takie kawałki maty kokosowej. To nie będzie ładnie wyglądało, jak to się wszystko otapiceruje, no bo będą takie górki i dolinki, nie? Tak to mniej więcej powinno być. Tak. Czyli to powinno być tak. Taki czarny kir. Będzie można siedzieć nawet na dłuższych trasach. Samochód jest zarejestrowany na 3 osoby. Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, bo to nie jest fotel spełniający normy tej Unii Europejskiej, biurokratycznego molocha. Pracować, nie gadać. Montuję takie szyny plastikowe, po których będzie jeździła, o tutaj dzięki tym zawieszkom, kurtyna dookoła prysznica, który tutaj jest. Pod fotelem oczywiście, ten fotel właśnie skończyłem robić tapicerkę na nim. Tak. Ponieważ tu w ogóle nie ma żadnych kątów prostych, nie ma jak wyliczyć, czy to powinno być bardziej tak, czy bardziej tak. No i tu jeszcze element taki, że będą w końcu trzy części będą, nie? Teraz już naprawdę koniec prac konstrukcyjnych. Zostało tylko elektryka, wodociągi, gazownictwo. Wisienką na torcie jest stolik zewnętrzny, a zawsze się przydaje. Jak się tylko tu jeszcze za grube kupiłem te zatrzaski i muszę kupić cieńsze troszkę. I takie stoi. Proszę bardzo.
montuję już zamknięcie tych szafek. To jest taka drobiazgowa robota, precyzyjna. Tu jest też taki boksik, gdzie tam będzie troszkę elektroniki. Tu będą regulatory od solarów, na dole radio, radioodtwarzacz, dekielek zamykający to wszystko. Precyzyjna robota. Nie da się tego tak wykonać od razu. Natomiast tu jest na klapka zamykająca z takiego właśnie czarnego D-bondu. D-bond to jest forniel aluminiowy, w środku polietylen i znowu forniel aluminiowy, czyli taki kompozyt. To jest 3 mm i to jest lżejsze od 3 mm blachy, ale bardziej wytrzymałe na zginanie. Ja to stosowałem już do budowy zewnętrznego poszycia w Toyocie, a teraz no to jest doskonała też rzecz do takich właśnie wykorzystań, o, takich drobiazgowych. Tylko tutaj jest, to się musi otwierać, nie? Więc to nie może być tak, że o, no tutaj jest nawet sufitowy, więc ja to muszę teraz odpowiednio tutaj troszeczkę z takie jajko tu, elipsę taką wyciąć, tylko to muszę najpierw wyznaczyć, jak dużo tego wyciąć tutaj. Po drugiej stronie już jest taka szafka. O, tak to się to otwiera, zamyka. A w środku wszystko gotowe. Można już podróżować. No wiadomo, radia jeszcze nie ma, elektryki nie ma, ale nawet są takie o, siateczki, gdzie tu można coś włożyć. No, popełniłem kilka błędów, które bym chętnie naprawił, ale to są takie błędy już, których trudno naprawić, kardynalne można powiedzieć. Na przykład troszkę za wysokie łóżko, o te 7-8 cm, troszkę za wysoko fotel. Jak dla mnie są ok, ja mam długie nogi, ale dla kogoś, kto ma krótsze nogi, będzie za wysoko. No to dlatego, że zmieniłem koncepcję amortyzacji, jak już zrobiłem konstrukcję. I dlatego. Poprawiać tego, no teraz już nie będę, bo to jest zbyt, no zbyt trudne. Trzeba by niektóre materiały od nowa kupić i wykroić. Może kiedyś, czyli nigdy. To ma być dom mieszkalny, funkcjonalny przede wszystkim. O, właśnie wczoraj zrobiłem taką blachę, ślisk dla kajaka. Wygląda to ohydnie, ale kajak będzie dobrze wjeżdżał na górę. A jak to wygląda? Pieprzyć to, kogo to obchodzi? Mnie nie. Na pewno będzie jeszcze dużo poprawek takich, no, które wyjdą w trakcie użytkowania. Trzeba będzie zeszycik, zapisywać wszystko na pierwszej podróży. No, drobnostki zostały tutaj. Nie kupiłem listew, no, ale to w Poznaniu. Jak będę w Poznaniu, to kupię za tydzień. Tam zostało jeszcze przy szynkwasie tym świecącym z blachy nierdzewki, z kwasówki. Trzeba oblistwować, to nie kupiłem listy. Dobrze, ale jeszcze dzisiaj się biorę za nawet na początek piec, czyli wkładam tutaj tu pod spód, tam na sam dół piec i no i go podłączam. Dobrze, to w tym odcinku na tyle, w następnym elektryka, hydraulika, gazownictwo i drobne testy. Aha, no i zawieszenie, bo teraz już nie zdążyłem. W następnym odcinku będzie o tym, jak troszkę modernizuję zawieszenie, żeby było bardziej komfortowe.